Problem jest jeden, właściwie główny. I jest zawarty w pytaniu bardzo dotkliwym i zasadniczym. Czy chcecie być Polakami? To pytanie w ostatnich latach, może nawet w ostatnich miesiącach, może nawet w ostatnim roku po katastrofie smoleńskiej stanęło przed nami w całej swojej oczywistości. Ujawniło się, ale ujawniło się na nowo. Ponieważ to jest pytanie, pytanie, czy chcecie być Polakami, stanęło przed Polakami po raz pierwszy w wieku XVII. Może nawet u początków tego wieku, kiedy w Polsce zaczęły się rządy królów, którzy nie reprezentowali polskiego interesu, tylko reprezentowali swój interes dynastyczny. Myślę o Zygmuncie III właśnie. I wtedy pierwsze rokosze, pierwsze rebelie szlacheckie, rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego, postawiły to przed Polakami to pytanie. Czy chcecie żyć tak, jak powinien żyć polski szlachcic? Bo naród był wtedy to oczywiście tylko szlachecki. Czy chcecie żyć tak, jak życzą sobie tego wasi obcy królowie? Potem to pytanie w postulatach wraz z wkroczeniem na teren Polski wojsk cara Piotra I znów stanęło przed Polakami w swojej oczywistości i przez cały wiek XVIII, przez lata Konfederacji Barskiej, przez lata rozbiorów, przez rok 1794, czyli rok insurekcji kościuszkowskiej, ciągle było w życiu polskim obecne. I wtedy na to pytanie, tak jak i później w wieku XIX, część Polaków odpowiadała tak, chcemy być Polakami. I to byli ci Polacy, którzy zawiązali Konfederację Barską. To byli ci Polacy, którzy zrobili insurekcję kościuszkowską. To byli ci Polacy, którzy szli do tych nawet z góry przegranych niekiedy powstań polskich. Z góry przegranych jak powstanie styczniowe, bo wiadomo, że to się nie może powieść. Ale szli, bo chcieli być, szli w straconej sprawie, ale chcieli być Polakami. Ale byli też Polacy, którzy odpowiadali, nie chcemy być Polakami, chcemy służyć zaborcom. Chcemy żyć pod patronatem zaborców, pod patronatem króla pruskiego, czy carów z Petersburga. Wtedy to nastąpił ten podział, który w moim przekonaniu istnieje do dzisiaj. Naród polski podzielił się na dwie części. Na naród patriotów i naród kolaborantów. I dziś, kiedy to pytanie znów stoi przed nami, czy chcecie być Polakami, to część Polaków, owładnięta duchem rebelii, jak zawsze, odpowiada tak. Zrobimy wszystko, żeby być Polakami. Zniecimy ten rokosz i dzięki temu będziemy Polakami. Ta rebelia nam odpowiada. Ale część odpowiada, nie chcemy być, Europejczykami, chcemy być ludźmi tutejszymi, chcemy żyć miło i wygodnie, bez żadnej narodowości. To jest w tej chwili znaczna część Polaków, która tak mówi. Ale w wieku XVIII czy XIX to też była znaczna część Polaków. Więc nie należy się tym przejmować. To jeszcze będzie trwało. To będzie długo trwało. Ponieważ nie ma sposobów, w jaki naród patriotów mógłby się pokonać naród kolaborantów. Nie ma też sposobów, w jaki naród kolaborantów mógłby pokonać naród patriotów. To będzie trwało.